Tak, tutaj jest cała.
Pragnę opowiedzieć troszeczkę o broni. Nasza grupa rekonstrukcyjna zajmuje się Ameryką Północną, czyli Dzikim Zachodem, jak również troszeczkę starszej broni. Początek w małej figurce chciałbym zająć Państwu parę minut. Otóż na samym początku 1500 lat przed naszą erą Chińczycy używają czarnego prochu. O dziwo, tego prochu używają nie po to, żeby strzelać w czasie bomby, tylko strzelają ze sztucznej bomby. Oczywiście nie znają mocy i wartości tego prochu. Później przekonują się, że ten czarny proch może mieć moc i siłę wyrzucanie pocisku. I co się dzieje? Powstają pierwsze armaty, które, jak już wiemy, w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku zostają użyte pierwsze armaty, tak zwane piszczele. Jest to rura z miejscem zapłonowym zna ląd, która wyrzuca pociski. Ale cóż, wtedy wyrzucano pociski, były kamienie, kule, które spadając robiły spustoszenie. No i cóż mamy dalej? Dalej mamy karabiny, pierwowzory, czyli nic innego jak osadzony na drzewcu. Może tu kolega przyjedzie, nie będziemy słyszeć. Pierwsze hakownice, które są odpalane na ląd. Później mamy muszkiety i zaczyna się rewolucja. Przyjadą te wspaniałe motory i będzie można mieć przed. Oczywiście zawodziły ląd, były mokre, nie odpalały. Thank you.
Let's